myślę, że dochodziliśmy do pozycji rzutowych i można było ten cel zrealizować przy odrobinie lepszej skuteczności z obwodu. W pierwszej połowie trafiliśmy tylko jedną trójkę na 12 prób. Oczywiście było to wymuszone mocnym naciskiem w obronie drużyny zielonogórskiej. Udało im się wyłączyć w pewien sposób naszych czołowych zawodowych zawodników, jakim był jest Piotrek Gruta i Darek Otkuczkowicz. W drugiej połowie dochodziliśmy momentami do głosu, aczkolwiek ciągle ta granica 10 punktów była w zasadzie nie do przekroczenia przez nas. Myślę, że to wszystko, na co było nas stać w tym dniu. Ja myślę, że jest, możemy być zadowoleni z kolejnego zwycięstwa. Zależało nam, żeby do końca roku nie przegrać, to może stać się faktem. Myślę, że statystycznie to zupełnie przyzwoicie wyglądało. Rzutek za 2,51, rzutek za 3 przy 8 czwórkach, trójkach 42%, dobry procent rzutów osobistych, wygrana zdecydowanie deskę. Mnie tylko jednej rzeczy brakuje, żebyśmy nie mieli takich depresji podczas meczu, bo u nas często błędy się kumulują. Gramy dobrze, po czym skumulują się trzy proste błędy, które rzutują na to, że wynik spada. Gdyby te trzy błędy były przedzielone akcjami normalnymi, wtedy było ok, no bo nikt bez błędów basket nie gra. Ale właśnie to są takie momenty, które musimy z gry wyeliminować. Tak, ja jestem zadowolony. Obudził się Wojtek Kus, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj 19 czy 18 punktów, 19 punktów zdobytych na bardzo dobrym procencie, 9-7, 2-1-2. Także to jest to, czego potrzebujemy. Będziemy dalej pracować, żeby druga runda była jeszcze lepsza.